wszystko, żeby doszedł. Bo wiem, że niedzielę trenuje z drużyną. To się zdarza w zespołach, że są kontuzje, ludzie wypadają, trzeba szukać zmienników. My jesteśmy teraz akurat w tym miejscu i musimy sobie radzić tak, jak na co nas na chwilę obecną stać, więc tutaj nie będzie żadnego narzekania. Gramy tymi chłopakami, którzy są, oni też potrafią grać w piłkę i myślę, że dadzą radę. Oczywiście no, brakuje nam paru elementów, pewne rzeczy szwankują, ale dlatego też tracimy punkty. My cały czas nad tym pracujemy, natomiast no, wygląda na to, że nam potrzeba jeszcze trochę czasu. Uważam, Starzyński zagrał bardzo poprawnie. Oczywiście tam błędy się każdemu zdarzają, natomiast zagrał poprawnie na to, co na daną chwilę mógł zaprezentować. Lewiński no, grał pierwszy mecz, to w ogóle jego absolutny debiut w lidze, więc też nie uważam, żeby tam akurat jakoś odstawał od drużyny. Natomiast Kwiatkowski grał krótko. Jest to fajny chłopak, on już wcześniej debiutował w Ruchu. Jeszcze pamiętam, bo ja przyjeżdżałem tutaj z Lechem, z Polonią. Jeszcze już ten chłopak był czasami wprowadzany. Ciekawy chłopak, natomiast na razie, no, chwilę obecną, no, jest to chłopak, który doszedł do nas z młodej ekstraklasy, odbył parę treningów z drużyną, więc myślę, że on ma jeszcze czas, no, żeby go tak powiedzmy właściwie ocenić, bo po tym meczu no, zrobił parę fajnych akcji, był już wolny na nim taki po fajnej kontrze, natomiast no, jeszcze czas pracuje na jego korzyść. Nie jest tak prosto nagle zmienić czwórkę pomocników i uważać, że Arek Piech ma dostawać takie same podania, jak dostawał, nie wiem. Mówimy tutaj o pomocnikach środkowych, bo nikt nie zwraca uwagi na to, że z pięciu bramek, które Arek strzelił do tej pory, cztery padły po dośrodkowaniach Marka Zieńczuka. Tego jakoś nikt nie stara się dostrzec, no i brak Zienia też jest bardzo widoczny w tym momencie, więc no, brakuje na razie tych asystentów, którzy do tej pory obsługiwali napastników. Wiadomo, że wchodzą następni, ale to nie będzie tak, że ja sobie strzelę z palca i oni będą robić dokładnie de facto to samo, bo no, tak się nie da nieraz. No. No, może to nie jest jakaś sytuacja, z której bym był zadowolony, że raz jestem na lewej obronie, raz na środku, ale myślę, że w poprzednim sezonie też grałem bodajże na trzech pozycjach, czy na czterech nawet, tak więc myślę, nie jest to dla mnie jakaś nowość i myślę, że jeżeli trener mnie stawia na lewej obronie, czy bądź na środku, daje siebie wszystko i myślę, że trzeba grać. Na pewno analizowaliśmy już jedno spotkanie i drugie, tak więc wiem, gdzieśmy popełnili błędy i trzeba wszystko zrobić, żeby w kolejnych meczach uniknąć. Zdajemy z tego sprawę, że popełniamy błędy w defensywie i, no i też pracujemy nad tym usilnie, żeby tych błędów nie popełniać. Natomiast no, no, piłka nożna jest grą błędów i jak świat światem, tak zawsze te błędy będą się zdarzały. Kwestia tylko minimalizować je. Natomiast mamy też specyficzną sytuację kadrową i my nie możemy w tym momencie nie wiadomo co z tego materiału kroić, tylko no, możliwości są ograniczone, więc uważam, że na tą chwilę no, robimy wszystko, żeby ta defensywa wyglądała jak najlepiej. To jest raz lepiej wygląda, raz gorzej, ale rzeczywiście brakuje nam takiej stabilizacji. No, po dwóch porażkach musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz ze sobą wygrać, bądź nawet remis nas nie będzie zadowalał, na pewno nie będzie to łatwy mecz, tak jak trener powiedział, Wisła to jest Wisła i ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy nadal. Dlatego po zwycięstwie na pewno przyjadą do Chorzowa i na pewno też będą chcieli potwierdzić to zwycięstwo ze Śląskiem. Tak więc nas czeka naprawdę trudna przeprawa, no ale tak jak powiedziałem, musimy zrobić wszystko, żeby zgarnąć 3 punkty. Przed każdym meczem myślę, tak samo się mobilizujemy. Może aż za bardzo, dlatego może to nie wychodzi, no ale ciężko mi się tu usprawiedliwiać, dlaczego mam jedną połowę lepszą, drugą słabszą. No, ciężko mi powiedzieć, na pewno wyciągamy wnioski, ale tak jak już mi mówili, mało czasu już jest i trzeba po prostu te 3 spotkania konsekwentnie zagrać i zdobyć jak najmniejszym ilością. Każdego meczu odchodzimy naprawdę skoncentrowani, zmobilizowani, wychodzi to różnie. W wielu meczach pocieszające było to, że potrafiliśmy zareagować, nawet też nie jest wyjście z sytuacji, bo czasami się zdarzają takie mecze, że już ta reakcja jest no, niewystarczająca i za późna nieraz, dlatego brakuje no, rzeczywiście takiego powera nieraz w pierwszej połowie. Próbujemy różnych rzeczy, zmieniamy nawet formę rozgrzewki, żeby to było wszystko w jakiś sposób dla zawodników też bardziej przyjemne. Natomiast no, można powiedzieć, że ciężko wchodzi w mecz. Jesteśmy takim trochę rozchwianym zespołem, któremu brakuje stabilizacji.
przez 90 minut i to na pewno jest kawał roboty do wykonania, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, czy nawet przerwę zimową.